Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taka paczuszka od my friendów. Kupiłem sobie taki moduł y, WiFi, żeby poczuć na miastkę, powiedzmy, takiego inteligentnego domu, czyli zabawa w sterowaniem różnych urządzeń wykorzystując do tego sieć WiFi. I powiem wam tak, y, paczuszka przyszła dosyć szybko nawet i pokażę wam w Firefoxie jak to w ogóle wygląda. Bardzo tanie jest. Zobaczcie sobie. To jest właśnie ten moduł Synlinka ESP12 WiFi, telefon komórkowy, moduł zdalnego sterowania 5V36. Inteligentny dom. Aplikacja na telefon XYWFMS. Koszt takiej płytki to 16,77 zł. Bardzo tanio, Myślę, że to jest super alternatywa w porównaniu do płytek tych takich normalnych ESP, co kupujemy. W zasadzie chyba to nie wiem, to jest chyba na yy, tym chipie ESP. Mogę się mylić, jeszcze nie jestem tak super w temacie. Natomiast na pewno jest tutaj obsługa przez tą aplikację Synlinka. I to wygląda coś takiego. Z tego co wiem, to ta firma Synlinka, ona się chyba dopiero jakoś rozwija. I te aplikacje, które wychodzą, na przykład, o, widzicie, tu są takie zasilacze, nawet z pilotem. Pokażę Wam szybko o co chodzi, i one mają też dodatkowo, są wersje z modułem Wi-Fi. Widzicie, ja mam bez modułu Wi-Fi, i właśnie szukałem do niego modułu Wi-Fi, i właśnie przeglądając AliExpressa, spotkałem taką aukcję z tym, z tym modułem, co teraz tutaj zamówiłem sobie. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie się sprawowało. Tu jest opis tego urządzenia. I powiem wam tak: widzę już, że to ma obsługę 5G i 2G. No to bardzo fajnie. Hotspot Wi-Fi może łączyć się tylko z częstotliwością. 64... Aha, tylko przez 2,4. Przepraszam. Niektóre e, trasy są połączone z 5G i 2G, czyli obsługuje tylko Wi-Fi z 2,4 GB. Pobór mocy w trybie gotowości tego produktu wynosi około 0,5 W, 5 V, 100 mA. Super. Nie będzie działać normalnie po odłączeniu od internetu. Wi-Fi jest wymagany, aby połączyć się z internetem przez cały czas. Sieć może być automatycznie podłączona. No jestem ciekawy w ogóle, jak to się z, będzie sprawowało. I jest jeszcze takie pytanie, czy ten moduł Wi-Fi zadziałałby z tym zasilaczem. Jeżeli by zadziałał, jeżeli aplikacja do tego zasilacza, którą mam, testy linka, wykryłaby urządzenie, ten zasilacz, jesteśmy w domu, mam zasilacz z WiFi. Dzięki temu mógłbym przesyłać wszystkie te informacje do OBS-a i pokazywać Wam, jak to wszystko tam mierzy, pobiera prądu i tak dalej. Bardzo fajna by była sprawa, a jeżeli, a jeżeli nie, no to wtedy być może sobie zakupię ten taki zalecany moduł Wi-Fi do tego zasilacza. Dobra, posłuchajcie, tak o, tutaj mamy jeszcze adres do pobrania aplikacji. Tutaj ze stronki chyba tej jakiejś chińskiej, a oficjalna strona jest http releaseapk Czyli to jest link do aplikacji, którą możemy zainstalować sobie na Androidzie. Nie bawiłem się, widzicie tu jest coś takiego, logowanie, żeby w ogóle tą aplikację uruchomić na Androidzie czy tam na PC, -cie. bo na PC też można to zainstalować, na Windowsie znaczy się, to trzeba się zarejestrować, a żeby się zarejestrować to nie polecam do tego celu podtyplenia, bo blokowała mi wiadomości, które przychodzą zwrotne. Żeby zarejestrować się tam trzeba jeszcze wpisać kod No i podczas ten nie wiem jakimś cudem blokowała mi wiadomości dopiero na koncie Google udało się to zarejestrować I teraz bez problemu to chodzi. Widzicie tutaj WIFI kontrolę DC 5V 36 no spory zakres. Będę mógł to bez problemu podłączyć pod jakiś na przykład zasilacz No i chyba sobie przetestujemy to jak to działa pod tym właśnie zasilaczem Żeby to zasilić te wi fi tak puścimy najpierw mu 5V no i zobaczmy sobie, jak tutaj wyglądają te opisy VIN. Mamy DC5V36 i Out. Controlled Equipment Out plus Out Minus. Czyli tutaj podłączamy sobie jakieś urządzenie, którym będziemy sobie, będziemy sobie kontrolować. Włączanie i włączanie, chyba jakoś tak, to rozumiem. Most był on indikator LED. Tutaj tego nie kumam. Short press, open, close, most, transistor output. Long press, 5 sekund or more, to switch, piling mode. Aha, czyli będziemy mogli sobie sparować jakoś, co? No, nie wiem, nie wiem. Zobaczę jeszcze na YouTube, czy są jakieś filmiki odnośnie tego kontrolera WiFi. fi Sin Sin Link. Rozmiary tutaj, waga. Nawet w Chińczycy takiego czegoś podają wagę. Rozumiecie? Taka skrupulatność o informacje. Tutaj mamy jeszcze jakieś oznaczenia. MOS1, MISO0, MIS1. Tak się patrzy. Tu jest regulator jakiś napięcia, który. Pewnie 5V konwertuje na, czy tam ileś, na 3,3V, bo ten układ WiFi działa tylko po 3,3. No, jestem ciekawy, jak to będzie się sprawowało, jak to będzie działało. Szkoda, że nie ma bardziej takich dokładnych jeszcze opisów, z czym to można połączyć i tak dalej, nie? Jeszcze sobie tylko tutaj zobaczę szybko opis. Opis funkcji. Tak długo jak WIFI jest stała, a telefon ma sieć. Przełącznik może być kontrolowany przez aplikację. Zawsze i wszędzie. W przypadku niektórych słabych routerów połączenie może spać przez długi czas. Jeśli router można ponownie uruchomić i pracować normalnie, jest to problem routera. Jeśli tak jest, może znaleźć inny router do przetestowania. Super. Ładwarki palcę się poniesie lodowek, ale jest zawsze włączona wiele wodą. Z takim prądem automatycznie włączyć wejście i nie może być używane. Dobra, 5V 100 mA. Czyli takie sobie napięcie ustawię i prąd na tym zasilaczu. Teraz przejdźmy sobie do rozpakowania na razie tego modułu. Zobaczmy, jaką on wygląda z ciekawości. Także rozcinamy paczuszkę i zobaczymy, jak to wygląda. No proszę, jeszcze zapakowane ładnie w taki blister. Rozetniemy sobie go tutaj ładnie. Chociaż można też palcami to rozerwać. Powiem Wam, no fajny moduł. Bardzo, bardzo się ładnie prezentuje wszystko. Pokażę Wam z bardziej dokładnie blisko. Zobaczcie. Wszystko pięknie. Płytka naprawdę wygląda. Fajnie. Chińczyk tutaj już coś ukrył. Na zdjęciach była informacja, że coś tam jest, jakieś, jakby, piny do podłączania, tak. Tutaj niestety zero jest pinów. Tu jest ten cały układ Wi-Fi. To jest ta płytka Wi-Fi, która jest do przylutowana, jak widzicie, tymi pinami do tej płytki. I mamy VIN. Czyli T2 i Out. Wyjście. Czyli v in jest po lewej stronie. Tutaj zasilamy tą płytkę. I V Out sterujemy sobie w aplikacji wciskając załóżmy jakiś tam guziczek pewnie. Żeby włączyć i wyłączyć. Jakieś urządzenie. No i pytanie. Jak to będzie się sprawowało? Jak to będzie działało? Chciałbym wam to pokazać też. Zróbmy sobie jeszcze tak z ciekawości tryb makro, żeby jeszcze lepiej to pokazać. Zobaczcie. Taki jest tutaj opis tej płytki 2,4 GHz ASP8285H16 CyniLink. Czyli pewnie ma jakiś firmware wgrany od synlinka który kontroluje to wszystko. Continue, OK. Dobra, słuchajcie, czas na jakąś rozkminę. Zaraz to podłączę pod zasilanie. Zobaczę, czy yy, u mnie w laptopie zostanie wykryta jakaś karta sieciowa, czy coś w tym stylu. No i spróbuję się mniej więcej troszeczkę tym bawić. Także ja na chwilę robię pauzę. I zaraz wracam. Dobra, yy, nie patrzyłem jeszcze nic w sieci. Jak to tam obsłużyć czymś. Po prostu włączyłem zasilacz, podpiąłem się pod VIN plus i minus, teraz do zasilacza podepnę sobie krokodylki, zgodnie z biegunami, plus do plusa, minus do minusa. Ustawiłem sobie 5V na zasilaczu i wyjście 0,3 mA, także myślę, że nie powinno się nic stać z tym urządzeniem. No i spróbujmy je włączyć, zobaczymy co się tutaj wydarzy. Zrobię może jeszcze powiększenie. O, coś takiego. Ok, włączam zasilacz. Zasilacz włączony. Leci 5V i 216 mA pobiera. Dokładnie 213 mA. Żadna dioda się tu nie świeci, z tego co widzę. Zobaczę sobie na sieci Wi-Fi, czy coś mi wykryło. t Balkan kangurek, nic nie wykryło. No coś tu mi nie gra. Jezu, ja się podpiąłem do Vout. Ale błąd i mogłem już uwalić, kurde, moduł. Słuchajcie, podpiąłem się do Outa zamiast do Vin. Czy jest ciepły? Jaka wtopa! Możecie mnie teraz zlinczować? No dobra, postaram się. Zrobimy inaczej. Wyłączę zasilanie. Włączyłem. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Po prostu kuźwa nie wiem. Jestem cholernie zły na siebie. V in minus. Albo najpierw plusa podepne. V in plus. V in minus. Jak ja to zrobiłem? Ale w topa. I to jeszcze wszystko na żywca. No niestety, nie, nie każdy jest idealny. Dobra, jeszcze raz. Włączam zasilacz. Jak się nie włączy, znaczy, że uwaliłem. Coś tam nie będę musiał prześledzić sobie ścieżkę. Chociaż w ogóle jak te pola tam biegną. I co tam jest na drodze? My God. Dobra, włączam. Jest. Miga dioda na niebiesko. Dobrze, że ustawiłem tylko 5 a nie, a nie na przykład 20, czy tam więcej. Hiu. Miga dioda niebieska. Zobaczę sobie teraz na sieciach. Sieci nic nie mam wykryte. Pomimo, że tutaj żadnej sieci mi nie znajduje nowej, mam tylko swoją. I pytanie: jak to teraz się łączy? Czy przez tą aplikację w telefonie jest tylko widziana ta, ta sieć Wi-Fi? Jak to w ogóle wygląda? No to będzie teraz mała rozgmina. Dobra, ja robię teraz taki motyw. Ja sobie zainstaluję na telefonie powiedzmy Huawei się ładuje, 8% Dam aplikację i zobaczymy, czy po prostu na tej aplikacji wykryje mi ten moduł WiFi. Ja robię pauzę, zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, jest taki patent, yy, yy, wykryło mi tą sieć WiFi, ale jest problem, ponieważ wykrywają jako Link produkt i teraz tak. Przez Windows'a na laptopie, próbuję, jak próbuję się połączyć z tą siecią, jest zabezpieczenie WPA2. No i żadnego hasła, nie znam na stronce, nie, jest żadne hasło podane. Nie wiem, jak zdobyć hasło na razie do tego Wi-Fi. Chyba napiszę zaraz do Chińczyka, żeby po prostu napisał mi odpowiedź, jak znać hasło do tego WiFi. bo wysłali po prostu urządzenie WiFi, które jest na hasle. No i nie mam żadnego hasła, to po pierwsze. Druga sprawa, taki ciekawy tutaj motyw już sobie odkryłem. Miernik jest tutaj ustawiony na DC 600V, w razie czego. Tutaj mamy taki na tej płytce przycisk. Jak wiecie tutaj jest to wyjście, którym możemy sterować. Patrzcie, się. ja teraz podłączyłem sobie sondy miernika do tego. I tam na stronce pisze, że short press przyłącza tutaj stany, tak? Zobaczcie co się będzie działo na mierniku. 5V, takie jakie wchodzi tutaj na to i wyłączenie, czyli tak jak w aplikacji sobie na przykład przełączał nie? Jakąś tam, tam, tam. Dobra, ja teraz na mierniku na zasilaczu ustawię 6V z ciekawości. Zobaczymy co się stanie. Jak wiecie, w wejściu jest do 30 iluś tam. 6V na wyjściu. Mam zasilacza tutaj na V in. I teraz zobaczmy, czy pokaże mi też tutaj 6. To będzie taki ciekawy eksperyment. 5,9. Czyli widzicie, w zasadzie możemy ustawić sobie tam do 30. Ja tylko szybko zerknę na stronce. Tak, od 5 do 36V. Czyli nawet sporo, nie? Możemy to sobie ustawić. I co? I chyba dzięki temu możemy sobie sterować jakimś przekaźnikiem załóżmy na to, do którego jest podłączone jakieś urządzenie. No, dosyć fajnie to się prezentuje. I teraz jak nacisnę. Mamy. 0 volt. Czyli tym guziczkiem sterujemy sobie wyjściem, tutaj. Fajne, fajne, nie powiem. No i dobra, ja na razie nie mogę się połączyć z aplikacją z ciekawostek, takich jakie znalazłem już w internecie. Zaraz Wam coś pokażę. Tylko się przełączę na Firefoxa bo być może będę eksperymentował yy, z tym, z komunikacją z tym zasilaczem. Zobaczcie, tutaj mamy na drugiej stronie takie piny i tam też są, natomiast ja nie mam na tej płyce, jak już zauważyliście, tutaj żadnych napisów. Ale tutaj ktoś pięknie rozpisał wszystko. Mamy tak o 6 GND, 1.3.3, reset, GPIO 0, RXD, TXD. Czyli ja mógłbym podłączyć się pod 5 i 4 tym zasilaczem jeszcze dla pewności może GND i wtedy być może ten zasilacz zostałby wykryty w aplikacji a to już by było super bo wtedy mógłbym przesyłać te dane do OBS -a. także to będzie super rozkmina z tym modułem Wi-Fi i tym zasilaczem jak wyjdzie to będzie super tania alternatywa w połączeniu do tego ich modułu, który kosztuje Powyżej 50 zł na pewno, jak nie więcej. A są już te zasilacze do kupienia z modułem Wi-Fi za 70, także myślę, że się nie opłaca już takie kombinowanie. Także zobaczymy, czy mi się uda to zrobić. I jeszcze taka ciekawostka, tutaj można go sfraszować jakimś tam firmwarem. Jak tam ludzie pisali, od czego to. Jakimś tam firmware'em, kurczę, który jest lepszy niż ten Synlink. Z, z tego co tam piszą ludzie. Tylko nie, nie wiem gdzie to teraz tutaj pisze. Flashing. Pinout. GPIO 2. Blue. GPIO 4. No dosyć fajny temacik jest kurczę do rozkminienia, tylko ja bym chciał. Hmm, czym tu postarować, Na razie mam 6V. Jakimś załączeniem czegoś, nie? Tak się zastanawiam, żeby wam coś pokazać w ogóle, jak to by działało. Na razie tylko tym przyciskiem nie z aplikacji Wi-Fi. Bo oczywiście z aplikacji Wi-Fi jest o wiele lepiej. Zaraz pomyślę, jak coś znajdę, to wam pokażę przy okazji. Ok, pokażę Wam rozkminę, jaką teraz zrobiłem tutaj z takim jak to powiedzieć przekaźnikiem do Arduino. Jak połączyć to z właśnie z tą płytką WiFi? fi Słuchajcie, zasilanie stąd wychodzi, jak wiecie, 5V. Tutaj na tej płytce jest GND i VCC i są jeszcze dwa pin, piny IN1 i IN2. Teraz, żeby to zadziałało, Piąłem się tutaj w IN2, czyli to będzie ten tutaj na górze przekaźnik prawdopodobnie. Albo tutaj, nie wiem, z której tej strony teraz jest. On się będzie załączał. I teraz patrzcie, tutaj jest włączanie i włączanie tego wyjścia, tak? Teraz jest włączone. Teraz jest wyłączone. Żeby załączyć przekaźnik, żeby on tutaj na przykład po tej stronie, jak będzie podpięte urządzenie 220V, żeby się włączyło, należy. Z tego IN 1 albo 2 dołączyć do masy tutaj na Wi-Fi, z tego wyjścia i patrzcie co się będzie działo z przekaźnikiem. Przekaźnik włączony. Przekaźnik wyłączony. Przekaźnik włączony, przekaźnik włączony. Czyli możemy sterować sobie już urządzeniem 220V. Zaje fajna sprawa. Zobaczcie jeszcze raz. Włącza mi się IN2. Czyli to będzie tutaj ten. I teraz zróbmy taki eksperyment. Przełączę się na IN, tym żółtym, 1. Powinien mi się drugi przekaźnik włączyć, czyli, czyli od tej strony tutaj, od dołu. I teraz jeszcze raz przykładam do masy. Włączył mi się drugi już. Widzicie? Genialna sprawa. Zasilanie 5V na, na ten cały układ. 5V zasilanie tej, tej. No i sterowanie na wyjściu. Odłączenie. Widzicie, jakie było zwarcie? I tak zwane. Dlatego to musi być tutaj bardzo fajnie mocno przymocowane. Ej, słuchajcie, no to jest genialne. 17 zł taki przekaźnik 5, 20 zł sterujemy sobie dowolnym urządzeniem przez WiFi. fi Żarówką. Yy, no nie wiem, jakąś grzałką. Czymkolwiek. To jest po 220. Tutaj możemy DC-sterować, czyli jakimś urządzeniem, załóżmy, nie wiem, lampką ledową jakąś cokolwiek tam pociągnie, tylko, że mało wtedy idzie amperów, tak? Tutaj jak podłączymy jakieś urządzenie do tego działa to świetnie. Tylko jeszcze kwestia zabawy w aplikacji. Także słuchajcie, ja na razie zakończę pierwszą część filmiku bo będę musiał napisać do tego Chińczyka, bo naprawdę nie kumam o co chodzi z tym ha hasłem jeszcze mógłbym pokazać, jeżeli by mi się to udało. Jak się przełącza tutaj te stany na mierniku. Damy brzęczyka i teraz zobaczę sobie tak, zobaczę takie coś. Tylko to będzie kurde, trochę trudne, bo jedną ręką będę musiał tutaj trzymać sądy, a drugą będę musiał na włączonym przetegować. Dobra, załączam tego. Na razie. Masa nie jest podpięta, teraz masę i zobaczymy czy miernik zapiszczy. Aha drugi. Teraz włączyłem. Nam pomiędzy tymi, tylko nie pamiętam pomiędzy którymi teraz tutaj pinami to szło. Robimy testa. Czy miernik będzie pipał? Na tych nie. Czyli na tym i na tym powinien już brzęczeć. Też nie brzęczy? Dziwne, czyli na tym i na tym. czy Nie pamiętam, które to są piny. Jest. To jest na tych. Widzicie? Przykładam. Załącza się, obwód się włącza. I urządzenie działa. Coś pięknego. Teraz jak wyłączę tutaj przez wifi tym przyciskiem, nie ma prawa mi nic zapipkać. Nie działa, wyłączone. Nie no, super. Kurde, trzeba będzie takich modułów więcej zamówić. Przynajmniej z pięć, żeby się nie bawić w jakieś tam, kurde, pojedyncze sztuki. Genialne to jest, od razu Wam mówię. Genialne, jeszcze tylko jak skumam, jak steruję się tym z aplikacji, jak z tym hasłem Wi-Fi jest do tego, zdobyć i tak dalej, to już będzie w ogóle super. Jak zdobędę, nawet podlinkuję też w opisie filmu z tym Hasłem Wi-Fi, ale widzicie, działa z takim przekaźnikiem. Na Wi-Fi. Szkoda, że nie ma tutaj więcej wyjść. Wiecie o co chodzi? Że więcej urządzeń. Na tej płytce mogę tylko jedno urządzenie obsługiwać, także bez problemu też taki przekaźnik do Arduino tylko z jedną kostką wystarczy do tego. Jeszcze będzie y, oszczędność miejsca, żeby gdzieś tam sobie zamontować to w jakimś pudełeczku. No ale działa to, działa to bardzo fajnie. Także ja zakończę na tym pierwszą część. I jak skumam, jak to się łączy z aplikacją, wtedy albo nakręcę drugą część, albo dodam jakieś tam obszerne info w opisie filmu. Także trzymajcie się, pozdrawiam i bawcie się elektroniką.